Ja muszę przyznać, że mam tu zawsze kłopot już od jakiegoś czasu, bo w innych naszych klubach sportowych z różnych dyscyplin to na ogół jest tam jeden puchar, jedna nagroda, jeden medal, a tu jest zawsze hurtowo. W ostatnich czasach ich strasznie chciałem tego pogratulować. Ja bardzo się cieszę, że w nazwie klubu jest nazwa naszego miasta Bielsko-Biała i muszę powiedzieć, od jakiegoś czasu mam do tego prawo w imieniu miasta się wypowiadać, że Bielsko-Biała jest z Was dumna. Naprawdę. To, że mamy tu jakąś określoną filozofię, to, że nasza drużyna futsalowa gra w Lidze Mistrzów, jest w stanie pojechać do Barcelony i grać ze słynną FC Barceloną. I połowa drużyny to są wychowankowie tej szkoły mistrzostwa sportowego. To jest naprawdę to, co, o czym ja powiem tak, to prezes klubu, a myślę, że również my wszyscy możemy tylko o takim czymś marzyć, że to, co się mówi, udaje się realizować. Wasza praca, ambicja oraz pewność, z jaką osiągacie zamierzone cele, jest godna podziwu. Nie pozostaje nic innego, jak powiedzieć, rekord jest potęgą futsalu i basta. Dziękuję, podpisany prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej Henryk Kula. Bądźmy szczęśliwi i zadowoleni z tego, co udaje się nam tutaj na co dzień uzyskać. To nie jest kwestia, powiem, przypadkowa. To, że była przywołana tu pani dyrektor szkoły, że łączymy tutaj naukę ze sportem, że trenując w rekordzie jednocześnie możecie się uczyć i godzić te pewne rzeczy, no powoduje, że takie wyniki sportowe można uzyskiwać. To, że swego czasu podjęło się decyzję, aby tutaj sportowo łączyć piłkę nożną z futsalem, no to jest taki efekt, że faktycznie te progi zawyżamy innym konkurencyjnym klubom. Także ja serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do tych sukcesów. W dzisiejszych czasach niczego samodzielnie, jednoosobowo się nie osiąga i ten zespół, począwszy oczywiście od zawodników, od kadry, od trenerów. Oczywiście też nie sposób nie wspomnieć o rodzicach tu, bo wielu znam i wiedzą, jak się angażują w to, żebyście mieli jak najlepsze warunki do osiągania tych sukcesów. Dziękuję za zaproszenie, jeszcze raz gratuluję i zielono mi. Dziękuję.